Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać Cyberpunka 2077. Taką lekko prezentację. Tak wygląda gra. Także nie jest naprawdę źle, bo jest fajnie i przede wszystkim płynnie. Optymalizacja jak na razie tej gry to trochę kwiczy i leży. Miejmy nadzieję, że redzi poprawią i każdy z nas będzie zadowolony. A tak poza tym, to powiem Wam, że naprawdę gra robi wrażenie. Te miasto, to w ogóle jak to się wszystko tutaj zachowuje, naprawdę jest na co zawiesić oko. Mimo różnych ocen, to naprawdę gra imponuje i naprawdę chce się grać. Jeśli chodzi o błędy, dużo błędów nie doświadczyłem, ponieważ przeszedłem kilka misji, ale były pewne misje irytujące. Niekiedy jest to po prostu mało płynne, bo musisz czekać, żeby cokolwiek nacisnąć. Jest troszeczkę... są pewne rzeczy, które trzeba naprawdę poprawić, nie? Żeby nam graczom grało się po prostu wygodnie. Ale to jest, podejrzewam, że kwestia czasu, więc wszystko w swoim czasie się zmieni i będzie na pewno warte to wszystko. Ogólnie lubię sobie jeździć właśnie samochodem, jak zauważyliście, dlatego też nie chcę tam, za dużo Wam... Staram się dużo pokazać, tylko że w tym momencie jest tak ogólnie chcę trochę te miasto pokazać. I tak by to mniej więcej wyglądało. Nie chcę też dużo mówić, żebyście sobie posłuchali, pooglądali. I tak by to wyglądało. Moje odczucia odnośnie jazdy samochodem. Ogólnie jazda samochodem na początku wydaje się taka troszeczkę... Nie jest taka zła, jakby się innym wydawało. Ja lubię jeździć samochodem właśnie, stąd powiem Wam, że jazda jest naprawdę całkiem fajna. Dużo lepsza jak w Watch Dogs 1 była, bo oni... to było straszne w Watch Dogs. Tutaj natomiast idzie się naprawdę przyzwyczaić. Ta fizyka jest całkiem fajna, więc ogólnie polecam. Oczywiście ja gram w tym momencie teraz na klawiaturze, a tak to bym w sumie grał bardziej na padzie. Fajnie jest, przyjemniej, usiąść wygodnie i zagrać sobie. Atakuje mnie! Tak czy inaczej, nie wiem czego on chce ode mnie. Muszę uciekać. Terrorysta! Jak widzicie,
jeździcie, to to jest właśnie takie troszeczkę irytujące, bo praktycznie nic nie zrobiłem, a on mnie, tak jakby, no nie wiadomo, nie wiem, jakby zaatakował, nie, że ja jego niby atakuję. No, takie są po prostu rzeczy, no bardzo trzeba uważać, żeby cokolwiek nie przeskrobać, bo będzie po prostu rozpierducha. Powiem tak, jak teraz na przykład naprawić auto? Muszę wyjść, odejść od samochodu, żeby go nie widzieć, no ogólnie jakiś tam odcinek, no i w tym przypadku właśnie przywołać ten samochód i no i on przyjedzie i wtedy się naprawi i będzie zajebiście. Teraz spróbujmy przywołać nasz samochód i zobaczymy, czy będzie cały, bo będzie cały. Jak widzicie, nasz samochód już jest i niestety nas chyba nie... To jest nasz samochód, który nas niestety właśnie uszkodził, jak zauważyliście. Także no, to są takie błędy akurat, no, co mogę powiedzieć, no, irytujące. Samochód nie wiedział, nie jedzie.
those traveling beyond official police jurisdiction to wear a bulletproof vest. Jeszcze przy okazji pokażę wam mapę. Powiem jedno, nie wiem gdzie mój samochód jest. Także chyba jakiś błąd jest, bo samochodu nie ma, a miał być. No i niestety to są właśnie takie rzeczy, takie błędy, które no irytują. No, jak coś jest nie tak, to trzeba po prostu grę jeszcze raz włączyć. A teraz jak widzicie zadziałało, no czasami nie wiem o co tu chodzi, raz działa, raz nie działa, no to są właśnie te błędy, które muszą być poprawione, ale będzie dobrze na pewno. Mam nadzieję, że filmik się podobał. To był taki trochę wstęp. Pamiętajcie, nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał. Ja się z wami będę żegnał. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.